Okuma LS6K Bitefeeder, leżąc na sklepowej półce, składa nam obietnicę bezproblemowej współpracy. To nieco żartobliwe podejście do tematu nie jest na wyrost, bowiem maszynka ta świetnie wygląda, ale przede wszystkim jest bardzo dobrze wykonana. Zanim przejdziemy do tego, co w środku, parę słów o tym, co widać. A widać piękną szpulę wycinaną z aluminium i odporny na korozję grafitowy korpus z dwoma fakturami materiału. Tradycyjnie już, jak przystało na kołowrotki tej klasy, metalowa, wytrzymała korba zakończona została drewnianym uchwytem z widoczną fakturą drewna. Wracając na chwilę do szpuli, to jej pojemność wynosi 370 m dla linki o średnicy 0,3 mm, 300 m dla linki 0,33 i 270 m dla linki 0,35 mm. W oczy rzucają się, co zapewne jest przemyślanym zabiegiem, dwa klipsy do linki, ciemny, czarny właściwie i srebrny, a także kabłąk wykonany z pełnego aluminium. Element ten wykonany jest z pełnego aluminium i posiada łożyskowaną rolkę w systemie EFR2. Okuma LS6K Bitefeeder to całkowicie nowe otwarcie w swojej klasie. Technologie w nim wykorzystane i rozwiązania konstrukcyjne po części zaczerpnięte zostały ze znanego wszystkim modelu 8K. Linia, atrakcyjna czerń obudowy i rozmiar 6000 sprawiają, że ma się ochotę po prostu go mieć. A najlepiej wziąć i sprawdzić w trudnych warunkach. Okej, to zajrzyjmy do środka. Ten model jest dużo mocniejszy od swoich poprzedników. Zwiększona została o 15% w stosunku do standardowego rozwiązania średnica i wysokość głównego koła napędowego przekładni, co przekłada się na ponad 30% wzrost mocy. Za płynną pracę odpowiada zestaw 5 łożysk kulkowych i pojedyncze rolkowe łożysko oporowe. Wspomniana przekładnia swą stabilność zawdzięcza oparciu o dwa łożyska kulkowe. Sam wałek wycinany jest precyzyjnie z mosiądzu. Przekładnia wyposażona jest w hamulec biegu szpuli AutoTrip, a także tylny hamulec z regulacją. Długi, 30 mm skok szpuli w systemie wolnej oscylacji ze ślimakowym posuwem szpuli zapewnia bardzo ciasny i twardy nawój na szpuli. Przy zastosowaniu szybkiego przełożenia 5:3:1 producent uzyskał nawój na poziomie 103 cm. Podczas prac nad tym modelem zastosowano kilka ciekawych rozwiązań. To m.in. rotor CRF, zaprojektowany tak, by podczas obrotu wytwarzać wirowy przepływ powietrza. Ma to za zadanie szybciej osuszać kołowrotek podczas nawoju mokrej żyłki linki. Pod szpulą pracuje wielotarczowy, progresywny hamulec główny z uszczelnieniem hydroblok. Maksymalny nacisk hamulca to 12 kg. Kołowrotek w ocenie niektórych nie jest ciężki. Waży jedynie 530 gramów. Kołowrotek LS6K Bitefeeder Okumy to model, który przykuwa swoją uwagę już na sklepowej półce. Można by powiedzieć, piękny na półce, bestia nad wodą. Przypomnijmy, Okuma na swoje kołowrotki daje aż 5 lat gwarancji.